Nazywam się Aleksandra Mikosz, uczęszczam do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego, klasy humanistycznej. Przedmioty na poziomie rozszerzonym w klasie humanistycznej jest język polski, język angielski, biologia, historia i dodatkowo elementy prawa. Profil humanistyczny przygotowuje nas na kierunki studiów takie jak pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, filologia angielska, niemiecka, romańska, a także kulturoznawstwo. W naszej szkole działa gazetka szkolna, którą prowadzą uczniowie klas humanistycznych, a także kółko wokalne i kółko recytatorskie. Serdecznie zapraszam na profil humanistyczny. Mam na imię Dominika i jestem uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy-Zdroju. Chciałabym zaprezentować Wam nasz nowy profil ekologiczno-przyrodniczy. Przedmiotami rozszerzonymi na tym profilu są język angielski, geografia, biologia i dodatkowe ekonomia w praktyce. Będą organizowane różnego rodzaju wycieczki i zajęcia terenowe. Zobaczycie obszary chronione województwa małopolskiego. Współpracować będziecie z Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Kamienicy-Zdroju i z Polskim Klubem Ekologicznym. Serdecznie zapraszamy. Cześć, mam na imię Magda i chodzę do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego. Należę do szkolnej grupy ratowniczej. Na zajęciach uczymy się sposobów postępowania w trakcie wypadków i udzielania pomocy przedmedycznej. Organizujemy pokazy, bierzemy udział w zawodach z ratownictwa, sportów obronnych i strzelectwa. Od nowego roku nasza szkoła otwiera nowy kierunek – liceum społeczno-ratownicze. W czasie nauki będzie dużo zajęć praktycznych w terenie we współpracy z GOPR-em. Nauka i doskonalenie jazdy na nartach, snowboardzie, pływaniu. Dodatkowe zajęcia ze wspinaczki i turystyki górskiej. W trakcie nauki będziecie mogli zdobyć dodatkowe uprawnienia, takie jak instruktor narciarstwa lub snowboardu, ratownik WOPR, sternika motorowodnego i kurs pomocy przedmedycznej. Cześć, jestem Bartek, chodzę do trzeciej klasy techniku informatycznego. Wybór techniku informatycznego daje możliwości pracy jako serwisant komputerowy, administrator sieci komputerowych, inżynier oprogramowania, projektant stron www, programista lub grafik komputerowy. Oferujemy wiele wyjazdów naukowych, takich jak potęga informatyki, a co za tym idzie, współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu. Po skończeniu tego kierunku łatwo dostać się na studia, a co za tym idzie, również znaleźć dobrą pracę. Nazywam się Katarzyna Królikowska i uczęszczam do Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. W tym roku kończę właśnie to technikum. Dzięki tej szkole mogłam uczestniczyć w wielu kursach zawodowych, tak jak barista, barmaństwo, carving, zdolnictwo cukiernicze, czy też język angielski. Po tej szkole mogłabym podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, czyli na przykład w restauracjach, barach, czy też kawiarniach. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych obejmuje 4-letni program nauki. Szkoła bardzo dobrze przygotowuje do matury, jak i do egzaminu zawodowego i praktycznego. Przez program szkolny możemy rozwijać swoje umiejętności poprzez projekty unijne czy kursy, takie jak kurs barmaństwa, baristy czy carvingu. Uczniowie organizują też pomoc dla ośrodków na terenie Muszyny i Krynicy. Organizują liczne imprezy okolicznościowe, takie jak festiwal pierogów czy rajd imienia Jana Pawła II. Witam serdecznie, nazywam się Włodzimierz Migacz, jestem uczniem trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego. Chciałbym zachęcić Was do tego, abyście przyszli do nas do szkoły, do nowego profilu Technikum Organizacji Reklamy. Jest to profil szeroko rozwinięty i przyszłościowy. Absolwenci tego profilu, jeśli zdają egzamin zawodowy, mogą uzyskać dwie kwalifikacje: sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz organizację i prowadzenie kampanii reklamowej. Absolwent Technikum Organizacji Reklamy może uzyskać zatrudnienie w środkach masowego przekazu, w studiach graficznych, w studiach współpracy z telewizją i kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej oraz szeroko rozwinięte środki masowego przekazu. Nazywam się Dorota Rumin, jestem uczennicą trzeciej klasy Technikum Hotelarskiego w Krynicy-Zdrój. Technik hotelarz może pracować na takich stanowiskach jak pracownik obiektu hotelarskiego lub innego obiektu turystycznego, w dziale marketingu i księgowości w hotelarstwie, pracować jako animator czasu wolnego i rekreacji, pracować w międzynarodowych biurach turystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Technik hotelarz może kontynuować swoją naukę na każdej uczelni.
Zapraszamy do naszego profilu. Zapraszam do Technikum Budowlanego, trwającego 4 lata. Przedmiotami rozszerzonymi jest język niemiecki i matematyka. Po skończonej nauce możecie prowadzić własną działalność w kierunkach budownictwa. Mam na imię Piotr, jestem nauczycielem zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju. Zapraszam wszystkich pracujących i absolwentów gimnazjów, szkół zawodowych i szkół podstawowych w systemie ośmioklasowym do nowo otwartego liceum dla dorosłych. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych będzie realizowane w 3-letnim cyklu kształcenia. Przedmiotami wiodącymi rozszerzonymi będzie język angielski i geografia. Zapraszam.